Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie dzisiaj chciałem Wam przedstawić unboxing z kolejnej paczki od firmy Potrafisz, która wysyła nam od jakiegoś czasu rzeczy na testy. Zobaczymy, co tym razem wysłali. Słuchajcie, takie unboxingi są dla mnie niesłychanie, że tak powiem, emocjonujące, bo nigdy nie wiem, co jest w środku. Poczekajcie, wezmę tylko. Albo i nie wezmę. Gdzieś był. No to weźmiemy najwyżej nóż. Gdzieś były nożyczki, ale nie mogę znaleźć. O, czekajcie. Okej. Okej. Od ostatniego czasu przetestowałem chyba wszystkie gliny oprócz... Wszystko oprócz suszonej krwi. Suszona krew jeszcze nie została gdzieś do dodania. A tak to wszystko fajnie. Tym razem melasa Scopex. Czyli tak jak ostatnio. O, to jest coś nowego. Zobaczcie. To może być całkiem coś fajnego. Czarna glina rozpraszająca. Glina rozpraszająca tradycyjnie. Taka co ostatnio, ta czerwonawa. I jeszcze wiążąca też taka kolor natural. Okej. I rozpraszająca druga, fajnie, na zbiorniki tu gdzieś na spokojną wodę mam aż 4 kilo zapasu suchej gliny rozpraszającej. Glina kujawska właśnie, słuchajcie, glina kujawska to jest specjalna mieszanka regionalna z Kujaw. Słuchajcie, to jest jakaś unikatowa mieszanka, nie wiem, nie chcę też zdradzać, za dużo mówić, po prostu. Warto spróbować gliny kujawskiej i klej naturalny, taki malutki. Jeszcze tamtego nie zużyłem, ale taki malutki jeszcze fajnie, jeszcze zgrabniejszy. Także dziękuję bardzo firmie za te skromne dary, jak to się mówi. I jak zwykle będą relacje z treningów, z łowiem właśnie na te rzeczy. Tej melasy też będę dodawał do rozrabiania, zanęt. No i co tu dużo więcej gadać. Jeszcze raz dziękuję bardzo za ten pakunek i zabieram się chyba już od... Dzisiaj jest sobota. Od poniedziałku za test. Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo.